Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem będziemy mówili o niewdzięcznych hipokrytach i odpowiemy sobie na też pytanie, dlaczego niektórzy ludzie tak nienawidzą swoich ojczyzn, zwłaszcza ci, którzy od tych ojczyzn bardzo dużo dostali. Pierwszym zagadnieniem, które rozważymy, jest to, dlaczego my Polacy tak siebie nie lubimy i bardzo często tak naprawdę ulegamy zdrajcom, ich jakiemuś czarowi, nie karzemy ich odpowiednio, wybaczamy i dlaczego ogólnie mamy przekonanie, że w naszym kraju powinien rządzić najlepiej obcokrajowiec, przynajmniej duża część z nas, na pewno nie Polak. Niektórzy mówią komuna, niektórzy mówią dzisiejsze czasy, a ja mówię co innego. Ten proces jest już długi, niektórzy mówią zabory, a ja mówię, że ten proces jest długi, jest jeszcze dużo dłuższy. Chodzi o to, że po 1648 roku, łącznie z tym rokiem i po nim, następuje seria okrutnych nieszczęść. Powstanie kozackie Chmielnickiego, najazd moskiewski, potem najazd szwedzki, najazd siedmiogrodzki, najazd brandenburski. To wszystko trwa do 1660. Tracimy 30% ludności. No ale wychodzimy ostatecznie obronną ręką, Polska istnieje. Potem mamy dużo problemów, co zrobić ze zdrajcami. Niestety pierwszy raz popełniamy tragiczny błąd, nie tak jak za Piastów, że się ich ścina, tylko wielu się wybacza, na przykład Bogusławowi Radziwiłłowi. Potem mamy konflikty z Rosją, konflikty z Turcją, na szczęście zakończone wspaniałymi zwycięstwami wspaniałego Sobieskiego, który no za czasów szwedzkich nie miał najlepszej karty, ale wrócił do swoich. Mówię o zwycięstwach pod Chocimiem i pod Wiedniem nad Turkami, wspaniałe. Niemniej jednak z Wiktorii Wiedeńskiej to ocalała Austrię, która nas potem rozebrała. No nie ma sentymentów w polityce. Potem widzimy, że następuje kolejna seria nieszczęść, gdyż po śmierci Sobieskiego mamy od Sasa do Lasa, Leszczyński kontra Sas. Znowu wyniszczające wojny i jednocześnie jesteśmy wciągnięci przez Sasa w wojnę trzecią północną, w której tak naprawdę jako państwo raczej nie bierzemy udziału, ale jesteśmy łupieni, grabieni i wszystkie wojska przewalają się przez nasze terytorium. Tracimy po raz kolejny w przeciągu niecałego wieku 30% ludności. I potem mamy panowanie Sasów i w 1764 roku przychodzi już totalna kukiełka rosyjska, Stanisław August Poniatowski. Ale od Sejmu Niemego 1717, który zdarzył się jeszcze za czasów I wojny północnej, jesteśmy już de facto państwem satelickim Rosji. No i co się dalej dzieje? No dalej mamy oczywiście zabory, ostatni w 1795 roku. Pod zaborami próbujemy odzyskać niepodległość, jest trudno, jest ciężko, zaborcy jednak współdziałają przeciwko nam. Oczywiście różne tam warunki mają Polacy pod zaborami. Wiadomo jak to było. Potem mamy Polskę dwudziestolecia międzywojennego. Jesteśmy przez pierwsze jej lata dyplomatycznie, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, raczej satelitą francuskim. Mamy bardzo profrancuskie nastawienie. Potem trochę to się zmienia. Niestety przed wojną, tuż drugą, nam to wraca. Zawierzamy Francji i Anglii. Jak się to kończy, wiemy. Hekatombą, około 2% ludności ginie. No dalej nie 30% jak podczas III wojny północnej czy potopu szwedzkiego tak zwanego. No ale jest to tragedia, potem jeszcze gorsza tragedia, wpadamy w tak zwane rządy komunistyczne. I mamy to co mamy, że przekonanie, że powinien rządzić ktoś obcy, Polacy nie umieją rządzić. U wielu Polaków pod wpływem tragedii i ciężkich dziejów się umocniło. Kolejną grupą hipokrytów, którą chcę skrytykować i powiedzieć najgorsze słowa, są wspomniane już u mnie bardzo negatywnie na tym kanale pan Noam Chomsky. Lingwista, który ma tam jakieś zasługi, niemniej jednak zaczął się później bawić w politykę i żyjąc w kraju kapitalistycznym, w kraju, gdzie za krytykę reżimu praktycznie nic nie grozi, zaczął się bawić w obronę komuny, w tym usprawiedliwianie i pomniejszanie. Zaczął się bawić w pochwałę, przepraszam, komuny, w tym usprawiedliwianie i pomniejszanie reżimu Czerwonych Khmerów i jego zbrodni. I oczywiście krytykę jak najbardziej systemu społecznego USA, który go przecież wywindował, potomka biednych imigrantów, Żydów węgierskich.
Dostał tenurę na uniwersytecie, stałą posadę, poszanowanie. Teraz widocznie jest mu bardzo dobrze, że jest chwalony, niemalże kultowo otaczany czcią przez niektóre środowiska lewackie, więc gada coraz więcej głupot. Napędza się już prawie stuletni zgrzybiały starzec ze zgrzybiałym lewackim mózgiem, który gada coraz większe dyrdymały i coraz bardziej usprawiedliwia coraz gorsze czerwone reżimy i coraz głupsze posunięcia naszego zielonego socjalizmu, gdyż jak wiemy, wszyscy socjaliści to jedna rodzina, starszy czy młodszy kawał S syna. I przede wszystkim nienawidzi Stanów Zjednoczonych, na których się wykarmił. Kolejnym takim potomkiem, tym razem też żydowskich imigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej, był, bo już nie żyje, już nie szkodzi, dlatego że nie żyje, taki historyk i dziennikarz amerykański Howard Zinn, który napisał wydaną też i u nas. U nas jest to przetłumaczone jako historia społeczna, historia ludowa Stanów Zjednoczonych, a tak naprawdę powinno być przetłumaczone historia ludów, historia społeczna Stanów Zjednoczonych, ale dobra, to niuanse tłumaczenia. Napisał dzieje Stanów Zjednoczonych, w których nie widzi nic pozytywnego, wręcz nienawidzi swojego kraju, ciągle mówi, że jest to kraj opresji, że jest to kraj podły, że jest to kraj wyniszczania ludzi. No, sam jest dowodem, że jednak pochodząc z biednej rodziny i imigrantów świeżych, był w stanie osiągnąć na wschodnim wybrzeżu koło Bostonu w dość dobrym uniwersytecie profesurę na Wydziale Historii i za krytykę reżimu nic mu się nie stało i za pochwałę reżimów komunistycznych. Powinien spędzić trochę czasu w komunistycznej, chociażby Polsce, Chinach, czy Związku Radzieckim, czy Korei Północnej i tam spróbować krytykować reżim. Albo tak jak dzisiaj na przykład w krajach Zatoki Perskiej. Niech coś piśnie na reżim, to by zobaczył, jak jest bardzo dobrze. No ale to jest taka tania odwaga. Łatwo zyskuje się poklask wśród zepsutych studentów lub niektórych grup towarzyskich, światopoglądowych. Jest się otaczanym niemalże kultem, że ma się odwagę mówić i krytykować. A pan Howard Zinn, jak to sam pisze w swoim wstępie do swojej historii Stanów Zjednoczonych, znienawidził ten kraj, kiedy jako młody chłopak, żeby móc studiować, musiał pracować w paru fizycznych zawodach, w tym jako pomocnik ślusarza. Strasznie wyzyskujące państwo. Niektórzy nie mieli szans na awans, niby kolorowi. No a teraz wiadomo, że lewicowcy bawią się znowu kartą rasową, a tak nie powinno. Nie powinno być, oczywiście oni mówią, że nie są rasistami, a grają kartą rasową. Nawet w poprzednich czasach, kiedy było trudniej, wielu ludzi z różnych grup społecznych potrafiło coś osiągnąć, ponieważ jednak są w tym kraju możliwości, tylko trzeba pracować i mieć trochę szczęścia. Niemniej jednak pan Howard Zinn tutaj odkrył całą swoją lewicową naturę, musiał popracować, dlatego tego kraju nienawidzi, bo nie dostał nic za darmo. Ale jednak skończył studia, profesorem został, książki mógł pisać, co chciał, nikt go nie krytykował, nawet niektórzy go chwalili. Po prostu podłość nad podłości. Przykład Chomskiego i pana Zina to jest przykład właśnie hipokrytów, którzy są niewdzięczni, nienawidzą ojczyzny, która ich wykarmiła. Tacy pożyteczni idioci obecnie. Albo, jak to Stalin mówił, świadomi, jak jest gdzie indziej, Chomskiego uważam za pożyteczną kurwę. Tutaj cytuję Stalina, żeby nie było, że to moje. Bo tych agentów wpływu w kulturze, którzy byli świadomi tego, co robią, jak jest naprawdę w Rosji, to Stalin nazywał pożytecznymi kurwami. I miał rację. W związku z tym tutaj widzimy, że są ludzie bardzo niewdzięczni. I dlaczego oni tak nienawidzą swoich ojczyzn i decydują się na ich aż taką krytykę? Myślę, że tutaj zwycięża chęć zysków i próżności, żeby być chwalonym, niemalże noszonym jak półbóg przez niektóre środowiska za niby swoją odwagę. Bardzo tanią odwagę, ponieważ znam kraje, gdzie nawet pomyślenie o krytyce reżimu lekko głośniejsze może być bardzo niebezpieczne. Ale o tych krajach oni nic nie powiedzą. Krytykują kraj, w którym za taką krytykę nic ci nie grozi. No, niestety. Tak samo już nieraz mówiłem o pożytecznych idiotach i pożytecznych kurwach. Pewnie ten temat będzie jeszcze wracał. Tutaj uwypukliłem tych dwóch panów, czym oni naprawdę są. Są tylko kłamcami, szukającymi poklasku na taniej odwadze u różnych grup lewackich, żeby sobie na starość żyć wygodnie
jeszcze bardziej i być chwalonym, zaspokoić swoje przerośnięte ego. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.